idę do stolarni, bo właśnie przyszła paczka. Paczka z karmą. Zanim pójdę, to chcę pokazać, o, proszę. Tylko zgaszę światło, żeby lepiej było widać efekt. No. Zapal tam to światło, tam tą bramę. No tam jeszcze jedno świeciło się. Ktoś wyłączył. Co? Nie, tutaj się te światełka świeciły. A tutaj nie ma tu światełek. Nie ma tu światełek? Nie założyłeś. A, tu tutaj nie ma. Może już. A, to tam jest. O. Ładnie widać, jak się świecą. Proszę, jakie bramy. Jakie łuki triumfalne. No. Jeden. Tutaj drugi łuk triumfalny się świeci. Święta, święta. I choineczka piękna. A mamy dzisiaj który? Imieniny miesiąca, czyli 12 grudzień 2019 roku. No więc idę do stolarni. Bo tam przyszła paczuszka. I zobaczymy, co w tej paczuszce. No i nie wiem od kogo. Znowu tajemniczy darczyńca anonimowy przysłał. Kiciusiów jeszcze nie ma, nie przyszły. A Boże są. A to jest wypełniacze. Paczki. No, miałem z nich postrzelać, ale widzę, że ktoś mnie uprzedził i postrzelał. Bo to takie poduszki powietrzne wypełnione, które się później nadepnie. To ładny huk jest. Światło się świeci. I nasze kiciulki tutaj. Albinka i Mila. Tutaj w domku ich nie ma. Gdzie one są? Gdzie one są? A tu jest nasza gwiazda. Siedzi sobie. A Mila. Słyszę jej sapanie przez nos, ale nie widzę. Jest tutaj za szafą. Kicia, Mila. Chodź, Dziunia. Czemu się tam chowasz? Za szafę. Chodź. No, za szafę się schowała. No proszę. No i kochani, a to jest ta paczka, która przyszła. Już ją otworzyłem. I coś mamy. 10 kilo przeszło. Jest tutaj mój adres. I to przyszła paczka. Skąd? Zoo Plus chyba. Chociaż niekoniecznie. I tu mamy jakąś... O! O! Krem. Krem, kochani. Cat krem. Miamor. Miamor. Raz. Dwa. O, tego sporo jest. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, no nie da się ukryć, że jest 10, 9, 10 i mam, o nie, tu jeszcze coś jest, i tu jeszcze mamy 10, 11, 12, 12 i mamy Smille Sensitive Adult 4 kg 1. No jak to ma 10 kg, to musi mieć dwie pakie chyba. I rzeczywiście dwie są. Dwie. No kochany darczyńco,
Dziękujemy, dziękujemy. A to jak to się daje? Jak to się daje? O, nasza Mila jak się ładnie położyła. Kiciulka. No, pojedziemy teraz do weterynarza, do Piero w sobotę, a dzisiaj mamy czwartek. Czyli nie jutro, jutro jest piątek, tylko pojedziemy. O, takie, o rany, wysypało mi się. Są takie paluszki. Takie paluszki, krem, który się wyciska. Po ile ich jest? Po 6. 2, 4, 5, 6. No, to damy tobie kiciulko później, nie? No. Ciekawe, czy się da pogłaskać. Chodź, gajowniczka. Kiciulka moja. Nionia, chodź, chodź. Chodź, Nionia. No, specjalnie się nie boi. Nie, Nionia? O, aż i położyła się. Jaka, o. Nie boi się. Oswoiła się. Zobaczymy tutaj, jak... Nie, nie robiła kubki, bo żwirek nie jest wzruszony. Tak jak zamiotłem, tak jest. No, kicia. Jeszcze trochę. Pan doktor powiedział, że jeszcze 2 wizyty. I Mila będzie zdrowa. Natomiast Albinka to jeszcze gdzieś około 4 wizyty. No i co? Wygląda z tego, że Mila wcześniej wyzdrowieje. Ale ja jej nie wypuszczę, bo one razem są. To razem raźniej jest im. Nie stresuje się Albinka. A jeżeli się nie stresuje, no to lepiej się czuje. Lepiej zdrowieje. Szybciej zdrowieje. Także dopiero jak się obie będą zdrowe, to obie dopiero na dwór wypuszczę. Z tego, co dzwoniła dzisiaj pani Krysia z Niemiec, temperatura podobno ma być, konkretnie ona w Monachium, za kilka dni nawet plus 10. No to gdyby się tak okazało, że one już będą zdrowe, plus 10, no to w ten czas będzie można je wypuścić na dwór. I oczywiście z tym chciałbym, żeby one się przeniosły i wniosły do Bocianówki, bo tam miejsce jest, domki, jedzenie i w ogóle ich domek. Nie, Mila? Kiciulka? Jo, 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 jo. Mila, ładna kicia. Ładna, jaka spokojniutka. Nieoswajana w ogóle. Takie dzikie to było za parkanem. Boże. Z 50 metrów uciekało, chowało się. A teraz proszę, co się zrobiło. W oczach widać, że jest spokojna, ufna, zadowolona, szczęśliwa, cieplutko. Podoba jej się tutaj. A, a. I co? Sianko, łaskocze w nosek. Sianko, łaskocze w nosek. No tak, my tu gadu, gadu. A tutaj trzeba podziękować jeszcze raz. Kochany darczyńco, no dziękujemy. Dziękujemy, Bóg zapłać. I muszę przyznać, że teraz jak wsypałem tam w pojemnik w Bocianówce kotkom, no to na dnie w tym całym pojemniku na karmę suchą zostało mi gdzieś 2 kilo. I tutaj przyszło. Tak jak ja bym zamawiał. Jak ja bym się umawiał, bym się zmawiał z kimś. No wiecie co, no czytacie w moich myślach. Coś niesamowitego. I to tak już któryś raz z kolei. Coś podobnego. I wcale nie pokazuję, ile mam w pojemniku. A wy wiecie najlepiej, kiedy trzeba. I wspomagacie mnie i nasze kotki. Także Bóg zapłaci wam za tą pamięć, za tą czujność. Nawet czujność większą i lepszą ode mnie. Bo ja nawet nie pomyślałem, a wy już żeście pomyśleli, mało że pomyśleli i żeście przysłali. To się ceni, cieszy. Dziękuję.